Jakoś tak mam, że te sobotnie wieczory łapią mnie w trasie. No dobrze, albo to nagramy tu, albo w ogóle tego nie będzie. Ktoś tu idzie, ale to chyba nie po mnie. Tekst, który będziemy medytować jutro, to jest Mateusz 21, 28, 32. Brzmi to tak. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. A ten odpowiedział: idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Wy patrzyliście na to, uwierzyli zaś mu celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Dwie, no powiedzmy, historyjki wam opowiem. Moja znajoma powiedziała mi po jakichś tam 12, że po 12 albo po 15 latach, nie pamiętam, nawróciła się, ale nawróciła się po tym, jak stwierdziła, że będzie szukała zrozumienia rzeczywistości poza Bogiem, w ateizmie. Była wierząca, no ale tak stwierdziła i mówi, że dopiero jak zaczęła szukać, gmerać w rzeczywistości, jak ono jest urządzone, tak bardzo świadomie, to wtedy miała doświadczenie Pana Boga, który no jakoś tam ją poprowadził do tego, że ona świadomie, czy tak namacalnie znalazła wiarę. Przeciwna historia to jest moje doświadczenie. W liceum, pamiętam, ja nie wiem, co się ze mną stało, ale coś nienormalnego. Że ja na rzeczywistość zacząłem patrzeć tak w taki przereligionizowany sposób i co by się nie działo, jaką głupotę by ktoś tam religijnie, jakąkolwiek by ktoś tezę nie mówił religijną, to ja byłem święcie przekonany, że to należy bronić. Nie wiadomo, jaką głupotę by ksiądz powiedział, to ja bym po prostu całym sercem do tych rozdar szaty, żeby po prostu powiedzieć, że tak, on ma rację. I takie myślenie, które w ogóle nie weryfikowało tej wiary moje, jakby trwało przez jakiś czas, to było aż śmieszne z boku, no ale doprowadziło mnie to do tego, że nie, że spotkałem Pana Boga, to przekonanie, że mam się nie zastanawiać, tylko to wcielać życie toporem, młotem, wszystkim, co się da, to mnie to doprowadziło do takiego zmęczenia, że to nie... Takiego... Ja wiary nie zanegowałem nigdy, ale takiego... Kurka, nie mam na to siły i coś tutaj musi nie grać, skoro to jest takie wycięczające. Jaka jest... Dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że wydaje mi się, że biblijna opowieść dzisiejsza, ta Jezusowa historyjka, to jest bliska właśnie tym dwóm sytuacjom. Bo mamy dwie osoby, prawda? Jedna i druga coś reprezentuje. Jedna i druga słyszy głos ojca w tej przypowiastce, który mówi: idź coś rób. I to jest taki obraz, wiecie, jakiś tam powinności w dobrym znaczeniu tego słowa. My mamy takie poczucie moralności w nas, które każe nam robić coś, czegoś unikać, podążać za jakimiś wartościami, pewne rozwijać, a pewne impulsy w sobie hamować, prawda? I teraz jedna postawa i druga słyszy ten głos. I teraz jeden mówi: dobra, pójdę za tymi powinnościami, pójdę, ale nie idzie. No i zastanówmy się, dlaczego on nie idzie. A dlaczego jest tak, że drugi mówi: nie, nie zrobię tego, a ostatecznie on idzie, bo nie można tego zinterpretować w taki sposób, tak sobie wyobrażam, że ten drugi się po prostu, pierwszy był leniem, a drugi się dał złamać i dobrze, nie chciał, ale zrobił. To byłaby taka wizja bardzo przemocowa. Wydaje mi się, że to jest kwestia takiego, takiej uczciwości i autentyczności w podchodzeniu do swojej wiary. Większość z nas urodziło się katolikami. Większość z nas w ogóle się nie zastanawia, czy to dobrze, że ja jestem katolikiem, może buddystą powinienem, nikt sobie tego, no może nie nikt, ale mało osób sobie to pytanie zadaje. I źle, że sobie tego pytania nie zadajemy, bo to sprawia często coś takiego, że jestem trochę jak ten pierwszy gość. Mówię: dobrze, niech tak będzie, ale wcale nie weryfikuję, nie zastanawiam się, nie biorę w rękę
tych powinności, tego moralnego kierunku, tego rozwoju wartości, który mnie pociąga. On tak gdzieś przelatuje, prawda? Mówię sobie, dobrze, to powinno być i tak dalej. Pewne kościoły są takich ludzi, którzy tak przytakują. Tak, 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 Jan Paweł II to, Matka Boża tamto, Święta Siostra Faustyna to, a proboszcz to jeszcze tamto, modlitewki, koroneczki, Bóg wie jeszcze co. I nic się nie zmienia w życiu. I chamstwo, nędza moralna i jakiś taki podwójny świat i życie podwójne tych ludzi w kościele jedno, na zewnątrz drugie, nic się nie zmienia, nie? Powiedział, że zrobi, ale nie zrobił. Natomiast drugi obraz to jest ten człowiek, który mówi nie zrobię tego. To jest człowiek, który ma kontakt ze sobą i teraz jak wartość jakaś się pojawia, jakaś powinność, która jest trudna dla nas, to się pojawia w nas opór. I ta druga postawa reprezentuje kogoś, który jest w doskonałym albo w wystarczająco dobrym kontakcie ze sobą samym, że on widzi, że mam opór. Nie zrobię tego. To, bardzo mi się to podoba. To w ogóle to nie takie w złości, w buncie. No, gdybym ja tam był, to może bym powiedział, nie, w dupie to mam, nie zrobię czegoś takiego. No, dzisiaj jestem bardziej zbuntowany niż wtedy w liceum. Ale to ten drugi spełnił wolę Ojca. Ten, który powiedział na początku nie, ten, który się zbuntował, ten, który być może pewnie został uznany za jakiegoś wywrotowca, bo tutaj mu się coś nie podoba, bo my wszyscy wolimy takie deklaracje, prawda, żeby powiedział tak, jak się ma. W ogóle ja się osobiście, ale byłem oczy przez długi okres czasu, tak po prostu przecierałem i otwierałem ze zdumienia, jak osoby na, jedna osoba konkretnie, na wysokiej, z wysoką funkcją, ewidentnie wolała, żebym ja jej mówił po prostu rzeczy, które zgodzą jej się z jej wizją rzeczywistości. A jak, i to mógłbym kłamać. A jak powiedziałem pewne rzeczy wprost, to się okazało, że to głowa z zawiasów prawie nie wypadła, nie? Wolimy deklaracje, wolimy, żeby być takim pierwszym synem. Tak, 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 tak. Wszystko jedno, że nie zrobię, nie? Tak, jakoś nam tak łatwiej coś takiego przyjąć, taką postawę. A ten drugi, który się buntuje, ten katolik, który zadaje pytania, ten taki niedowierzający, który się kmini cały czas, czy to tak działa, czy tak nie działa, ten zmagający się, no to jest w naszych oczach ten zły. Ale to ten drugi właśnie, ten drugi spełnił wolę Ojca. Czyli doszedł do jakiejś, potraktujmy to symbolicznie, do jakiegoś poziomu moralności, spełnił jakieś wymagania wartości, rozwinął się bardziej niż inni, to można bardzo szeroko interpretować, spełnić wolę Ojca, prawda? To nie trzeba tak jeden do jeden, tylko że ta wola Ojca to jest jakieś ogólne dobro. Nie twierdzę, że Bóg nie jest osobowy, jest. Tylko żeby nie zredukować tego do takiego Pan Bóg każe, a Ty robisz, prawda? Że to jest coś głębszego dużo. Ta wola Boga, no to jest, to nie jest takie pokazywanie paluszkiem Pana Boga, rób to czy tamto. To jest jakaś wola Boża, to jest jakiś taki głęboki rozwój człowieka. Głębokie jego szczęście, głębokie jego zjednoczenie ze światem, ale też głęboka wolność tego człowieka. I właśnie ten, który zadawał, który powiedział nie, który zadaje pytania, to ten to osiągnął, a nie ten, który może grzał różaniec codziennie, 3 razy dziennie, ale nic z tym nie zrobił, nie wcielił w życie. I ja bardzo szanuję różaniec, sam mówię, nawet tu mam, proszę bardzo, zwinięty. Więc to nie jest nawoływanie do porzucenia praktyk religijnych, tylko to jest nawoływanie do tego, żeby zaprzęgnąć swoje wnętrze do tego, zaprzęgnąć swoje wnętrze do tego, żeby ono cały czas zadawało pytania o moją wiarę. Niewygodne, czy ja jestem w stanie to zrobić, czy ja chcę, czy nie chcę, nie tylko potakiwanie tak, 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 nie, za księdzem, za tym, co inni mówią, za jakimś przełożonym takim, bo wtedy nie osiągniesz woli Bożej. Droga jest inna. Droga jest przez trud, zmaganie się ze sobą i świadomość tego, co jest we mnie, na co ja się godzę, na co nie. Naprawdę przekroczyć siebie to można tylko wtedy, kiedy widzę w sobie granice, a nie których nie jestem w stanie na przykład pokonać teraz, a nie w pomijaniu ich, udawaniu, że ja mogę wszystko. Nie. Dopiero kiedy się skonfrontuję z tym, co jest we mnie i z tymi powinnościami moralności, z tą wolą Ojca, z tym czymś trudnym, to dopiero jedno i drugie może spowodować, że taki rozwój, jak Bóg chce, nastąpi we mnie. I w medytacji chciałbym Was zaprosić do tego, żebyśmy tak pomyśleli sobie, do której postawy dzisiaj mi jest bliżej. Czy do tego, który mówi nie,
Mogę się oczywiście zatrzymać w buncie. Mogę też mówić tak, 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 ale i tak z tego nic nie będzie, bo tak niepoważnie do tego naprawdę podchodzę. Tylko lubię sobie słuchać jakichś takich ludzi, którzy coś tam powiedzą na temat wiary i to się tak miło słucha, nie? Nie chodzi o to, żeby to się miło słuchało, tylko żeby się głęboko żyło. A może mam coś takiego, że się zmagam mówienia, a potem to idzie w coś takiego, że odkrywam jakieś głębsze wartości, głębsze sensy i się tak trawię sam, tak się orzę trochę. I z tego jest głębia. Gdzie mi bliżej? O 21.15 na pogłębiarce będzie medytacja o tym. Zapraszam. I oczywiście będę wdzięczny za wasze komentarze i wasze refleksje. Zgadzacie się bądź nie? Bye. Jeszcze tak pomyślałem, zanim z tej stacji wyjadę. Możecie to znajomym polecić, wysłać. Udostępnić na wallu, na Facebooku. Kto wie, może kogoś to zainspiruje.